Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, witam was po malutkiej przerwie. Po prostu potrzebowałem jednego dnia, żeby się zresetować i to w sumie tyle, także witam ponownie. Dzisiaj będzie w sumie dużo rzeczy, ponieważ są nagrody za Division Rivals, jest jeszcze pick z Tocem, którego nie zrobiłem. Zagrałem sobie też Food Champions, także no, zostawcie beczkę w górę, subskrybujcie również kanał, no i w sumie tyle. Także moi drodzy, przejdźmy do sklepu. I co, najpierw mamy dwie paczki Jumbo Premium Gold Players, oczywiście są to nagrody za rangę... Wróć, za ligę pierwszą po prostu, bo nie ma już rank, także są jeszcze to, co trafi na gry, to nagrywam. I dzisiaj wychodzi nowy event, gdzie wychodzą shapeshiftery. Dużo ciekawych kart może się pojawić. Będą to karty lepsze od toców, co dosyć jest dziwne, ale to takie są fakty. Dobra, kolejna paczka Jumbo Premium Gold Players. Na razie nic ciekawego. Mamy walkout, Włochy i Mobile. Niestety nie jest Tocem Ultimate, a mógłby być, bo ładną ma kartę Toc, no ale niestety nie tym razem. Także co, dwie paczki Jumbo Rare Players Pack. Czy będzie niebiesko? Mam nadzieję, że tak. O rany boskie. Mamy ekrany. Luke Shaw dla odmiany, zamiast Sleepiera, Luke Shaw. I potrzebuję po prostu foderu. Potrzebuję foderu pod tego pika z Tocem, bo jest tego dużo. O. Wypisane w gwiazdach, prawda? Wypisane w gwiazdach. Parna paczka jest Tocem FX, bo generalnie z tego co wiem, powinienem dostać dwie paczki z powrotem. Nie wiem kiedy je dostanę, ale otwierałem te paczki jeszcze jak był ten błąd, że leciały same karty Premier League, także czekamy oczywiście. A tymczasem Toc, stop 5 League. No i zobaczmy, czy będzie coś przepotężnego. Jaka będzie flaga Thomas Müller? No będzie pewnie pod przepałkę do tego pika z Tocem, więc... No niech będzie Tomek Müller. Okej, okay, także słuchajcie, przejdźmy sobie do Food Champions. Od razu wam mówię, że w ogóle wczoraj nie grałem w FIFA i jestem trochę jakby, nie wiem, odmurzony, jeśli chodzi o granie w FIFA, więc skład się oczywiście nie zmienił, bo nie miał co się zmienić. Nic nie trafiłem poza nagrywkami, także no... Lecimy. Więc pierwszy oponent w tym Food Champions i mamy tutaj Tomori, Fred, Marcelo i nas FC Smachani. Okej, okay, gram z Polakiem. Bardzo ciekawy skład. I wyjdziesz z meczu przy 0-0? Fenomenalnie. Fantastycznie bym powiedział nawet. Zaczynamy to Food Champions. Świetnie. Próba numer 2. Tutaj mamy już Verratti, Berardi, Cantona, Van Dijk. Okej, okay, parę ciekawych kart. Powiem wam generalnie, nie wiem czy będą streamy z tego Food Champions. Wyjątkowo możliwe, że w tym tygodniu jeszcze chyba nie będzie, jeszcze zobaczymy. Nie chcę wam obiecywać, ale no zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie. Aktualnie jakoś chyba nie jestem w stanie robić streamów niestety. To jest Di Maria. A propos Di Marii. Słyszałem już coraz większe plotki, że może jednak będzie w tym eventu, się zaczynamy to Food Champions od strzelania bramki po... Tapinie. Mocniejsze plotki, że ponoć Di Maria chce jakby zachęcić swoją rodzinę do bycia w Turynie, więc kurczę, może jednak ten Di Maria zawita do Turynu, w sensie duży był cyrk z tym transferem, bo on naprawdę ciągle jakby czekał na Barcelonę, a potem Barcelona okazała się, że nie chciała, także no mam nadzieję, że ten Di Maria już przyjdzie, zrobi co ma zrobić. Wróci do Argentyny, bramka 2-0 Eusebio. No i tyle no. Mówię, taki Di Maria na pewno by się przydał na skrzydełko. Oby się udało. Pogba już praktycznie zaklepany. W ogóle dzisiaj wyszedł dokument związany z Pogbą. Będę musiał obejrzeć. Tak zwane Pogmentary na Amazonie można zobaczyć, więc... No ciekaw jestem. Dużo było plotek, że niby miał powiedzieć w tym dokumencie, jaki jest jego następny klub. Okazało się, że to jest nieprawda. Także trzeba czekać jakoś do lipca na tego Pogbę. Ale obejrzę. Ciekaw jestem. Na pewno kibice United również będą bardzo ciekawi, co powie. Rodrigo i 3-0, pięknie. No i mamy Rage Quit. Także elegancko można powiedzieć ten mecz jakby się przełożył na ten poprzedni, bo mielibyśmy jednego wina, tak to mamy wina zdobytego po prostu w nasz sposób. Możemy chyba zacząć tego pika powoli robić, bo on się chyba kończy dzisiaj lub jutro, więc lepiej to zrobić jednak dzisiaj. Generalnie użyłem sobie już pierwszy składzik, wygląda on w taki sposób. Leci tutaj Sornoza, Bruno oraz Ivi Lopez. Także żaden z tych toców oczywiście nie może wylecieć, bo mamy już, bo jest to toc minimum 94, także... Taki skład leci. Otwórzmy sobie od razu tę paczkę. Zobaczmy. Niby 8-2 plus rating gwarantowany. Może jakiś walkoutik, żeby sobie tutaj ładnie podbić rating, ale niestety to będzie Gareth Bale. Także, moi drodzy, wszystko gotowe. Tutaj poleci Trencik, poleci Toc Tanase i Mobile, no i w sumie też Verratti, którego musiałem kupić. No i w sumie no to tyle. To będzie nasz pik. Proszę państwa, nie będę odsłaniał, bo mi się nie chce już tego wszystkiego szykować, także po prostu. Lecimy, trafiamy coś potężnego. Mam taką nadzieję, bo to jest tak 94 plus, to jest naprawdę dużo. Czy... Poleci ktoś bardzo grywalny do składu. Po prostu chciałem kogoś do składu Juve nikogo nie potrzebuje tak naprawdę. Do składu. Zobaczmy. Kto się pojawi? Immobile, Berardi oraz Neuer. Także włosko-niemiecki pik, można powiedzieć. No wezmę chyba... Pff, no nie wiem, no. Chyba Immobile wezmę. Immobile.
280, Berardi kosztuje, no Berardi na pewno będzie tańszy. Berardi, no 110, no to na pewno, no to Immobile, no niestety, znaczy niestety, no jest to Immobile 4x5, raczej im nie będę grał, niestety. Karta warta 200, także może być, zróbmy sobie jeszcze pika, także jeszcze pik, lecimy do drugiego meczu oczywiście, a może jeszcze jakiś Team of the Season, no niestety Alan, no niech będzie. Mamy jeszcze gotowe SBC 93 plus FX, to jest chyba ostatnia nasza próba, no bo z tego co wiem jest to tylko jednorazowe SBC, także... No, zobaczymy, co poleci, jak poleci. Trzymajcie kciuki, żeby było troszkę lepiej. Immobile to nie jest słaby trap, to jest dobry zawodnik, ale niestety nie przyda mi się do składu. Oby to 9-3 plus było troszkę ciekawsze. Najpierw przepowiednia, możemy tak zrobić, czemu nie? 8-1 plus gwarantowany. I mamy tutaj brak ekranów. I mamy też Czechy. No chyba z Czech nie ma żadnego tosa, z tego co wiem, więc chyba okej. 9-3 plus, oczywiście jest top 5 league, nie ma co przedłużać. Zobaczmy, co się pojawi. Kto się pojawi, jaka będzie flaga? Holandia. No i to jest dobry traf. To jest bardzo dobry traf. Tylko teraz... Ja już go mam. No muszę go przepalić. Tylko gdzie ja go mam przepalić, kurczę? To jest... Jest to niewymienny duplikat. Nie wiem, na razie go zostawię. Poczekam do godziny 19. Po prostu i tyle. No i... No muszę czekać. Muszę czekać. Nie ma żadnego fajnego SBC. Może jak będzie jakiś SBC o ikonę. Nie wiem. Zobaczymy. Okej. Okay, nam jest drugie spotkanie na dzisiaj. I ło, kurde, chłopie. Chyba uzależniony od paczek z ikoną, trochę jak ja. Oczywiście dajcie mi znać, co was tam fajnego siadło z tego pika. Widziałem, co trafił Damian, trochę lepszy pik od mojego. Może na Shapeshifter też będzie jakaś ciekawa. Ciekawe SBC, brawo Mike. Aczkolwiek ciekawi mi, czemu Shapeshiftery są akurat po tocach, a nie przed tocami, ale... Nie wiem, dziwne to wszystko jest. Dobra, przyjął zabił z główeczki, no jeszcze powalczy, nie powalczy, szkoda. Uuu, proszę pana, takie błędy na takim szczeblu rozgrywek? Tonali, 1-0. Trzeba szybko odpowiedź. Johan Cruyff. Oj, ładnie mnie zakręcił. No dobra. Johan Cruyff z numerem 69. Di Maria, jakiś drugi tapin dla widzów. Ach, tak fajnie jeszcze chciał. No, look shotem. Sala. Ruletka, uderzenie. O, co? Nie, no Salah, rozumiem, że to jest słabsza noga, ale to jest, tego nie można nie strzelić. No ja wiem, że prawa noga, ale no kurde. Są jakieś granice chyba. Teraz prawa noga Salaha i to jest poprzeczka, może jeszcze Eusebio, kurde. Ale to jest bezsensowne, nie? Że prawą nogą Salah potrafi fineskę uderzyć w poprzeczkę, a sam na sam obok bramki, to jest niesamowite i to będzie chyba niestety gol. Jednak spalony. Ładne podanie, Di Maria, Eusebio w polu karnym i to jest brameczka, pięknie. Nie wiem czemu wygrał głupie z Maldini, ale no najwyraźniej skoczył wyżej. 2-1. O kurczę, jaka ładna akcja, 3-1. I Eusebio. I 4-1, pięknie. Mamy rage quit, kolejny. Naprawdę jest solidna forma póki co. Dobra, słuchajcie, uznałem, że chrzanić to, nie chcę mi się czekać z tym Van Dijkiem. To pewnie będzie błąd, ale zaryzykujmy. Przepalamy Van Dijka, przepalamy też parę innych kart. Co ma być, to będzie. Najwyżej będzie kolejny duplikat i tyle. No, mamy czerwiec, nie ma co już się tak naprawdę cackać z tymi duplikatami. Daliśmy dzisiaj około 100 tysięcy monet, także... Solidny był to odcinek, nie zapomnę go nigdy. No więc zobaczmy, top 5 league, moi drodzy. Nie ma niestety gwarantowanego ratingu, ale raczej nie przebijemy Van Dijka. To jest praktycznie pewne. Ale może jednak... Mam nadzieję, że to nie jest duplikat. Chyba Cuadrado już przepalałem? Mam nadzieję, że... Przepalałem, dobra, no to nie jest duplikat, jest to Cuadrado. No dobra, no, niech będzie, mówiłem, no raczej to był pewny, że Van Dijka nie przebije, także niech będzie. To był dosyć pewnie krótki odcinek, ale na razie taki, pewnie takie będą przez dłuższy czas, zobaczymy. I co? Zostawcie peczkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się jutro lub pojutrze. Zobaczymy. Trzymajcie, do usłyszenia. Adios.